Witam was bardzo serdecznie, nagrywam znów pod rząd, tak wiem. Lecimy. Kolejny ending. Okej, nie wiem jak się robi te endingi, okej. Domyślam się jak można zrobić jeden. A gdyby tak... nie... Właśnie, run. Halo? Miałem myszkę na innym monitorze, halo? Gdyby tak... nie wyłączyć ostatecznego tego systemu tam na dole w tym komputerku. Tutaj gdzieś było... to tylko światło. No bo tu nic nie ma po prostu. O, o, o! Po mnie. A wiem, że mały boss. Tam można wejść może jakoś. O, jak to chodzi, popieprzenie. O, jak to chodzi. Tam się jednak nie da wejść chyba. To jak to wygląda. O mój Boże. Ale to jest Fredbear? Nie wiem, że jest jakiś Fredbear ending, ale... czy to jest Fredbear? Rare? Dobra, gość robi jeden ending, gdzie wchodzi tam w tego Fredonga. Drugi jest taki, że idzie, wchodzi do windy, winda spada i dupa, i Grześ nas robi w chuja. Się wkurzył, że papierek po Grześku wyrzuciliśmy. Dobra, kolejny ending jest, gdzie on nas goni. You. Keep going. Go right, right. Hurry. I on faktycznie idzie w prawo i potem... czemu on miał tam drzwi otwarte? A ja miałem zamknięte. Jest pytanie dobre. Klikajmy quit i zobaczmy, czy możemy wejść tam przez profil pierwszy i wybrać sobie chaptery. Ha! Nie, bo to będzie za wcześnie. Chyba. Chwila. Ja nie ogarniam. Normalnie po endingu se wszedł i biegi drzwi były otwarte. I don't care, I love it. Nie wiem, czemu mi to leci w głowie dzisiaj. I znowuż to. Przyszedłem w nafa w jeden dzień. Fuck. Nie wiem, co mam powiedzieć, no.
Może kto jest bliżej, to zwalnia. Nie wątpię. No i u typa to było otwarte. Ja muszę sprawdzić. By the way, bym musiał więcej poczytać, jak się te endingi nazywają. To wszystko, ale wiem, że jedno jest tu. Dobra, i on kliknął, żeby właśnie wyszedł ten cały tutaj królik, a i tak go wchłonęło z niewiadomych przyczyn. Dobra, tam się otworzyło, to sobie wjechało. Grzesiu, Grzesiu, are you ok? Obciągnął maskę i wszedł. Nie rozumiem. Ej, nie rozumiem. Są za głupi. Aż mi serce zapadało. What? Wiecie co, widzowie? Mam wrażenie, że nam po prostu nie zaliczyło. Takie mam wrażenie. Nie wiem, no bo hopa normalnie po przejściu ending, w sensie hopce kliknął skip. Nie wiem. Zróbmy to jeszcze raz. No to na luzie tam. Widzicie, że są zamknięte.
znów ten sam bot zrobiłem. Dobra, jemu potem znajdują napisy. Ja sobie klika, się daje skip. Wchodzi są do gry, biegnie tam. I on ma otwarte drzwi. Nie rozumiem. Ej, ale to i tak zwiastuje, że musi być jakaś kontynuacja tego, no bo... No co, no Kasia spada. I co, i po prostu se umiera? Kasia. Dobra, dobra, dobra. Ale będę miał chyba tamten profil, nie? Mam nadzieję. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Ale to dobrze, że rozpoczęliśmy sobie nowy, to dobrze. W razie czego będziemy mogli sobie... Będziemy mogli, jak to się nazywa... No sobie... Przejść te pomieszczenia, gdzie nas nie było. To jest kino tam chyba, tam jest. I don't care, I love it. Yeah, perfect too. Chapter... Teraz wszystko jasne. Ja, mogę sobie jakoś profil... Mogę sobie to jakoś skopiować? Bo ja z miłą chęcią bym zaczął ten od nowa. Chwila, ała moja nerka. Muszę wejść w pliki gry. Na 9. Jest folder filmy w NAV 9. What the fuck? Nie wiem czemu, ale jest coś ekstra w plikach gry. Nie wiem co to jest, ale będę chciał to odblokować na pewno. I w końcu dodaj notkę, że dzisiaj pojawiła się aktualizacja do ruin. Z armowym DC. Szybcy są. No dobra, trudno. Zaczniemy nowy chapter 9. Pytanie, gdzie się rozpoczyna chapter 9? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed.
A no oczywiście, znów teraz pytanie, które z endingów jest kanoniczne, jest częścią fabuły? No, moim zdaniem właśnie chyba to, że nas grzech oszukuje. Stwierdza, a wiesz co? On was w dupie i robi takie papa i odłącza szyb windy. Wow. Aż jeszcze sprawdzę, co on tam dokładnie mówi. Już wiem, jak zrobić sekretne zakończenie. Nie to kiwę. I może być ciężko zrobić, bo nie wiem, na którym to chapterze było. Chyba drugim. Mam taką nadzieję, bo mi się nie chce z pierwszego przechodzić tonę rzeczy. Więc no. Wierzę. I ten gościu tutaj to jest ponoć mimik. Tak. Z tego co wiem, to jest ponoć mimik. Chwila. Może jednak trójka? Gdzie jesteśmy? Co jesteśmy w węcie. A to nie, to chwila, to my się powinniśmy cofnąć wentem. Nie, no tak, w sumie tak. Jest, już myślałem, że mi się to po prostu zepsuje. I jeżeli wejdę do trzeciego, to już nie będę potem mógł wejść do dziewiątego. Ale na szczęście wszystko ładnie działa. Więc musimy znaleźć kamery, trzy kamery i tyle nam się otworzą, z tego co wiem, właśnie te drzwi potem tam. Więc mam nadzieję, że te drzwi nam się otworzą właśnie jak włączymy te trzy kamery. Myśmy tu i my nie idziemy dalej, tylko my zawracamy. Fuck my life. Takie życie YouTubera. Wczoraj wylałem Arizonę na telefon. Muszę wszystko... No, jeszcze mi kamera ścięła. Zajebiście. Muszę przechodzić wszystko od nowa. Chapter pierwszy. To w chapterze pierwszym było. Więc o Boże. O Boże. Widziałem to. Dobra, na odcinku u typa on się cofnął do Daker. Staker poszedł, w sensie wszedł do chaptera drugiego. Nie, mam nadzieję, że to
Również jest w chapterze drugim właśnie, w sensie ten Monty, ten podstawowy. Bo nie pamiętam. Nie, no nie. O no. Ale to ja mam problem, bo przecież... A da się jednak. A myślałem, że się nie da. No i co tu jest? Airmon plusz. No co? Asana nie mamy zwykłego. W ogóle... Wiecie, na czym się bardzo zawiodłem? Że... Myślałem, że można o to szukać. Zawiodłem się na tym, że... Nie widzieliśmy jakby w ruin całego mega pizzaplexu, tego pieprznego miejsca. By mogli tam nawalić jakieś, nie wiem, rzeczy, tak, żeby się nie dało przejść jak tu. Ale byleby chociaż było je widać. My go nie widzieliśmy w grze. Tak samo nie widzieliśmy tych pokoi na początku gry, tych co miał tam Freddy, co miał Łacika, Foxy, Monty, Roxy, Monty. No kurde. No, mega szkoda, że tego nie dali. Bardzo tego żałuję, że tego nie dali. Tak, byłem ślepy. Teraz już widzieliśmy i teraz już nie popełniłem tych błędów. No tu normalnie bym sobie mógł chodzić koło tego, no. Mi daje taką możliwość, tam jest went otwarty dalej. By mi daje taką możliwość, fajnie by było. Tak to nie daje. Ale to jak się Grzesiu nie zachował, w sensie... O! O! Jeśli widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam, w tym roku tutaj macie link. Odnośnik. A wysrana w ciebie, no. Super. Aż się tam ciemniej zrobiło niż było. Szkoda, że się nie da pominąć. By the way, właśnie. Ta tutaj winda, ona przyjeżdża z mega pizzaplexu. To jakby Krzasia. Grzesiu plus Kasia. Krzasia. Więc jakby Kasia nie mogła wskoczyć na to windę, jakoś się wesprzeć do góry, coś, cokolwiek. Nie wiem, no mega żałuję, kurde, że nie dali pizzaplexu. W sensie, no, jestem oburzony. Niecelowo zrobiłem to samo co lewe. Niecelowo. Wiecie po co jest ta furtka? Żeby nie sprintować i nie skakać na windę. To jest ogromny skam. Szczerze, spróbuję poszukać takich komend. Które to było? Był taki mod, gdzie były komendy i spróbuję sobie włączyć latanie. I wtedy, żeby se fajnie polatać i zwiedzać pizzerię, to myślę, żeby was zaciekawiło, więc liczę, że zostawić łapkę w górę i że coś takiego fajnie razem zrobimy. Thank you.
I'm okay. Może tu pierw była chica, ja nie widziałem. Pikabu. W ogóle chyba tylko ja skojarzę, że ona jest oblepiona jakby serem z pizzy. Albo może nie jest. A nie, mi się wydaje, że jest. Aha, to jest worek śmieci, który ma w sobie. A ja się ciekawię, więc to jest wisa. Widzicie? To żółte tam. To jest music box, mi się tak wydaje. W sensie ten. No. Voice box. Mi się wydaje, że to jest właśnie. No nie wiem. Jeśli nie mam racji, to możecie pisać w komentarzach. Tu się chyba te śmieci wykrzyczyły po prostu. Nie wiem, no słychać, a nie widać tutaj nic. Muszę to wziąć. Siemano. Zwróćcie uwagę też, że nigdzie nie było tych, żeby cztery lampki nakręcić. Mi się wydaje, że nigdy nie było. I tu mi się wydaje, że tu coś było. Ale Levenowi też się tak wydawało. Sprawdzałem, u Levena, bo widać, tak to był pewien trapić. Co to jest? 50 coś konkret. A, to jest beton. Konkret. Chciałem pierwszy kontrakt. Patrzcie. Właśnie! Gdzie jest lore Berntrapa? Pojawia się, kurde, raz, go potem już nie ma więcej w tym FNAF-ie. Ruin. No tego nie rozumiem. Pomoc. Jesteśmy w tym historycznym miejscu i tutaj nie ma dosłownie nic. Jest jakaś muzyczka, są tam jakieś karty. No ale tu się przejść nie da. Podejrzewam, że tam jest to miejsce, gdzie Freddy w pierwszym odcinku stwierdził, że musi iść ten, się podładować i tam nas Vanessa nakrywa. Mniam, mniam. Fajna pokazówka. To była tak zwana napisówka, pokazówka XD. By the way, to się nazywa Security Mask. To każdy security ten typo ma taką maskę. What? To jest ponoć odbudowana pizzeria. I właśnie, to się odniosło tylko do endingu z windą. A co jeśli będzie więcej DLC, które się będą odnosić do innych? Na przykład wtedy, gdy pizzeria się spaliła i Freddy wyskoczyła, bo jak Fast Arcade zniszczono Freddy'ego, może będą jeszcze takie DLC, nie wiem. Ale na pewno musi być coś dalej, no nie ma bata. Nie daliby nam znów pustki, no nie zrobiliby tego, no. Może w Help Wanted 2 coś się pojawi? Albo w filmie, nie wiem, wątpię. By to był tam w pierwszej, tej właśnie tutaj nocne pisał, definicja Wani pisała. Coś tam Express. Albo nie wiem, coś tam pisało. I jeszcze coś dziwne. Gdy Wani nie ma na twarzy tej maski, to daje się pojawia ten helpi z tymi informacjami. Więc what? Kasia jest robotem? I chyba powiedziałem Wani przedtem, ale chodziło mi o Kasię. Nieważne. Dobra, czas to zrobić. Tu przechodzi. Właśnie nie wiedziałem, że my go możemy przywoływać w ogóle. Nie pamiętam tego, by to tu było. Dobra, wypiję przej. Wiecie co jest sas, że wszystko jest zniszczone, ale te obrazki, światełka i wszystko tu ułożone, to jakoś nie jest zniszczone, nie? Ej, to jest bardzo ciekawe. Ale ten Freddy, ten Bonnie z tą gitarą, wow. Ale to stereo mega ciekawe, nie? Wszystko jest zniszczone, ale to akurat się zachowało. Wow. I może tam był realnie widoczny Bonnie, tylko że to jest ruina, to jakby kurtyna spadła i zakryła to. Nie. Na niby
Bonnie podarował gitarę Montiemu, ale mi się wydaje, tak ludzie mówią, że to Monty zniszczył nam Boniego. Ej, Red, tego nie nagrałem, ale tu sobie przechodziłem, to tu się zsuwała beczka. Ja szedłem w tą stronę i tą beczkę wypieprzyło tam w cholerę. Wytyfy. Ciekawe, czy tam byliśmy. Wygląda jak to miejsce zakończone z mimikiem. O. Dobra, i teraz gdzieś tu. To chyba jeszcze nie tu. Ta, to gdzieś dalej. A nie wiem gdzie. To jest to. Tutaj nie jest to. Fuck. Dobra chwila, bo nam tu kolega wyskoczył. Daj mi spokój. Wydupiej. No, i mamy kolejne odblokowane, z tego co mi się wydaje. Dowiedziałem się wielu rzeczy, na przykład te takie te stacyjki z tym niebieskim prądem takim, co mi dają coś tam do maski, to się Noid nazywa, to są Noidy. Tego się dowiedziałem, to się ponoć tak nazywa. Tak mówi pan pewien YouTuber. No i co, jesteśmy w chapterze 5 i idziemy. Dobra, to widzieliśmy już. Musieliśmy stąd wyjść. Nie musieliśmy, tylko musimy. Roxy w końcu zmieniła jakby głos. Tekst, bo w końcu mówiła you can hide forever, a teraz you can hide for me. Ej, tego nie pamiętam. Kładki tam R, żeby ściągnąć maskę wtedy, gdy mi wyskoczył na ryj. Świetnie, dobra. To jest Cassie, to jesteśmy my. Są dupę. A ta po co? Ta po co tu, co? Po co ona? Po co mi potrzebna? No już wiem jak to przejść, zrąbałem, nie powinienem klikać tych rzeczy w ogóle, zbierać, szukać ich, bo właśnie ten monitorek jest nam bardzo potrzebny. Teraz mamy wywalone w Roxy wszystko, idziemy to robimy i potem lecimy do chapteru 7. By the way, bardzo się schowała, gdyby Roxy wróciła, no to już by było mielonka z niej. Niemiłe jest to, w sensie ciulowe, że Roxy jakby biegnie tam i w sensie ona biegnie za drzwi i zamiast słuchać dalej kroki, to już za drzwiami nie słychać jej kroków. To jest takie useless. Ach, no przecież. Gross jest obrzyd, co?
Nie wiem, co to jest gros. Ma to dużo definicji swoich. Ale tu też jest logo Fredonga tam? Czy wszędzie tu jest? Ale fajnie. Że to się tak miga. Dobra. I teraz, widzowie, to jest must have. Chodzimy. Oddalamy. Klikamy tu. Nie tu, tylko tu. Mamy otwarte. Teraz możemy się dać złapać naszemu przyjacielowi. Chciałem, byście mnie złapał, Niczika, ale dobra, przenosimy się teraz do chapteru 7. Witam w chapterze 7. Pytanie, czy to właśnie pierwszy raz tu znalazłem, czy ja go nie widziałem? Chyba widziałem. Chociaż nie, bo Fast Token tak wcześnie. Może by nam Candy ten dokończył historię. Nie. Kto by się tym przejmował? By the way, po tym, z tego co wiem, jest jeszcze jedno zakończenie, które też bym chciał zrobić w Security Breach tutaj. Jest to zakończenie z Chiką. No, Secret Ending, no, zrobimy go na pewno, ale nie w tym odcinku, tylko następnym, już ostatnim zrobienia endingów tutaj w Security Breach, bo chcę się zająć właśnie lataniem po pizzerii, secretami, prezentami itp. achievementami. No. I się jeszcze pamiętam co, gdzie, jak. Dobra, let's go, lecimy do Bonnie Bowl. Właśnie tu. Teraz musimy być. Chyba zaczął klaskać. Było takie. Nie, to ja tu biegam, dobra. Jak tylko ciszej może. Się przed chwilą. Nikogo tu nie obudzić, musimy przejść na tamten tor do kręgli. I przejść do monitora właśnie tu. Jakieś światło. Teraz. Dobra. Dobrze, i teraz powinniśmy wyjść do menu. Mam nadzieję, że to zadziała, bo naprawdę nie jestem dobry w takie kombinacje. I teraz zaklikam Continue Chapter 9. I teraz z naszym minikiem, czyli tym czymś, co nas goniło, powinno się coś stać i powinniśmy móc mieć otwarte tamte drzwi i tam przejść. Nie wiem jak, ale wiem, że tak się powinno mieć. No, zobaczymy zresztą zaraz. Albo nie zobaczyłem, bo coś jest z nim nie tak. Powinien być przebrany za coś innego. Jakby za mieszankę Sandropa czegoś. Nie wiem. Nie wiem. Nie umiem tego zrobić. Świecie, piszcie mi w komentarzach, ja tego nie umiem zrobić. Teraz mam się wyświetli ending na ekranie po prostu i tyle. Mam się wyświetli po prostu ending na ekranie i tyle. Save me. You saved me. Gregory? I'm Gregory. You're not Gregory. What are you? I'm Gregory. Get out of here! Run! Cassie, can you hear me? Gregory? Is that really you?
you? I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? My friend has access to the building map. Just follow the instructions. Nie, niby wszystko zrobiłem, ale jednak. Jak to się w ogóle nazywa? To jest dalej. Nie działa. Nie wiem. Edowina.